Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Witam wszystkich nowych subskrybentów i bardzo Wam dziękuję za Wasze subskrypcje, Wasze lajki. Dziękuję również Agacie z kanału Daily Life by M za wspomnienie o mnie. Wiem, że też parę Twoich widzek przyszło do mnie na kanał i zostało ze mną, mam nadzieję, że na dłużej. Tak więc dziękuję Ci, kochana, bardzo serdecznie. I przychodzę dzisiaj do Was z takim filmikiem, powiedzmy na zaś, nazwijmy to tak. A wpadłam na pomysł tego filmiku, ponieważ ostatnio przeglądałam sobie stronę Sephory, też moja koleżanka ze Stanów będzie niedługo przelatywać, więc zaczęłam przeglądać, co tam się dzieje. No i zaczęło się pojawiać już dużo takich zestawów świątecznych. I pomyślałam sobie, że to może być dobry filmik i dobry moment na to, aby Wam nagrać i opowiedzieć Wam o dwóch takich bardzo mocno rozpropagowanych na YouTube rzeczach. I są to maseczki Glamglow. Tak, mam obie te maseczki, mam maseczkę właśnie nawilżającą oraz maseczkę taką ujędrniającą, tą srebrną, którą zdejmuje się z twarzy. I chciałam dzisiaj z Wami o nich pogadać. I zaczniemy może od tej maseczki nawilżającej. Ona przychodzi do nas, zobaczcie, w jakim wielkim opakowaniu. Jest to maseczka, która ma nawilżać naszą twarz. Ja Wam przeczytam, co tutaj producent obiecuje. Obiecuję, że Glamglow Thirsty Mud korzysta z czterech najnowszych, najbardziej zaawansowanych i ekstremalnie nawilżających technologii, dostarczających błyskawicznie i głębokie, ekstremalne nawilżenie dla natychmiastowych, trwałych i długotrwałych rezultatów. Masło maślane, ale tak tu jest napisane. I tak, można tą maseczkę stosować po prostu na dzień, nałożyć na 10-20 minut, można też pozostawić na noc, ewentualnie nałożyć w trakcie na przykład podróży samolotem, jeżeli lecimy gdzieś na dłużej. Ja w podróż samolotem jej nie zabierałam, przyznam, że miałam pewne obawy, żeby brać taki słoiczek ze sobą do samolotu, bo różnie to bywa i jakby mi ktoś powiedział, że nie mogę tego wziąć na pokład, bo pojemność jest za duża, bo coś tam, naprawdę, w teorii nie powinni, bo tu mamy chyba... Tutaj mamy 50 gram, więc jeśli by ktoś mimo wszystko powiedział, że nie mogę tego wziąć i kazałby mi to wyrzucić na lotnisku, to bym się tam zapłakała na śmierć. Bo jak wiecie bądź nie, ta maseczka kosztuje 229 zł. Ja ją kupiłam w lutym przy okazji Sephora Boxu, czyli Sephora co jakiś czas do zakupów powyżej 200 zł dorzuca taki Sephora Box, który zawiera 10 miniaturek całkiem ciekawych produktów. Na przykład tam się wtedy znalazł bronzer z Too Faced, róż z Benefitu, jakieś dwie miniaturki perfum się znalazły, krem z Rexeline, jakiś olejek z Nuxa. Tak więc całkiem ciekawe produkty się tam znalazły. Mini maseczka z Origins to Drink Up. Więc ja, korzystając z okazji, że tam były całkiem ciekawe produkty, stwierdziłam, dobra, jadę i kupię sobie tą maseczkę. I ona przychodzi do nas w takim wielkim opakowaniu, więc ja mówię, wow, jaka wielka maska. Więc otwieram maskę, otwieram raz, hello sexy, otwieram drugi raz, mamy tutaj jeszcze karteczkę, otwieram trzeci raz, a w środku taka maseczka. Maseczka jest o wiele mniejsza niż opakowanie, ale wiecie, no, opakowanie też jest istotne. Tu mamy opakowanie, a tu mamy maseczkę. Zobaczcie, jaka różnica. Maseczka jest w takim metalowym słoiczku, niebieskim, z gwiazdeczką Glamglow. Otwieramy słoiczek, mamy ochronną folię. Ja tą folię cały czas staram się trzymać i zamykać za każdym razem. A pod folią maseczka. Maseczka ma pachnieć kokosem i powiem Wam, że delikatny. Ja wyczuwam delikatny bardzo zapach kokosa. Nie jest on dla mnie w ogóle przytłaczający i nie jest w żaden sposób nieprzyjemny. Jest taki słodki, delikatny zapach. Naprawdę dla mnie osobiście bardzo, bardzo przyjemne. I ja tą maseczkę w 95% przypadków nakładałam na twarz na noc. Wyszłam z tego założenia, że jeżeli ona ma mieć czas, żeby wchłonąć się w moją skórę, to dajmy jej naprawdę szansę, żeby się wchłonęła w moją skórę. Oglądałam też inne recenzje tej konkretnej maseczki i też zobaczyłam, że u niektórych ona zostawia taką brzydką żółtą, nie wiem, maskę na twarzy, taką żółtą, jakby żółty kolor. Ona u mnie takiego koloru nie zostawia, co jest dziwne, bo ja jestem w ogóle bladziochem, więc jakby jak ten kolor nałożę na moją twarz, no to powinno to być, ale nie zostawia takiego koloru. Jest bardzo, bardzo przyjemna. Ja uwielbiam ją stosować na noc, szczególnie kiedy czuję, że moja skóra no naprawdę dostała w kość albo powiedzmy, nie wiem, nie nawilżałam jej dostatecznie dobrze przez kilka dni, to wtedy wieczorem właśnie nakładam sobie taką maseczkę albo po prostu tak zwykle po babsku, kiedy mam ochotę sobie dogodzić, tak? Kiedy mam ochotę na odrobinę luksusu. No bo nie oszukujmy się, maska za 229 zł to już jest jakiś wydatek. Oczywiście są droższe, jak najbardziej, ale też jest mnóstwo masek na rynku, które są tańsze i też będą dobrze nawilżały naszą skórę. Moja skóra jest tłusta w kierunku, może tak, normalna w kierunku tłustej, ale z uwagi na to, że właśnie ma tendencję do przetłuszczania się, ja mam tendencję do przesuszania jej, tak? Bo jadę jakimiś tam produktami matującymi na niej, jadę na przykład jakimś tonikiem takim z alkoholem, więc wtedy jeżeli tak sobie na przykład mocno pojadę i wysuszę tą skórę, to ta maska jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ja też no lubię sobie tak trochę dogodzić, tak? I lubię sobie, prawda, mieć taką świadomość, że kładę się spać z maską za 200 zł na twarzy i tak mi od razu lepiej, tak mi od razu cudownie. Lubię ją stosować. Ja, słuchajcie, użyłam ją do tego czasu. Tu niby jest napisane, żeby stosować ją 2-3 razy w tygodniu, ale ja nie robię tego 2-3 razy w tygodniu. Ja mam też na wymiankę z klinika maseczkę, mam też jakieś tam miniaturki, używam też masek w płachcie. Tak więc ja jej nie stosuję 2-3 razy w tygodniu, ja raczej ją stosuję raz w miesiącu, no bo kurka, no jest droga, tak? Więc jakby nie będę walić na siebie tego nie wiadomo ile. I powiem Wam, że przed nagraniem tego filmu postarałam się zliczyć, ile razy ja ją użyłam. I faktycznie raz w miesiącu, więc wyszłyby, tutaj mamy luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Tak więc 10 razy myślę, że spokojnie ją użyłam, a ja nie wiem, czy na początku nawet częściej nie używałam, wiecie, takie zajaranie. I powiem Wam, że zobaczcie, jej naprawdę jeszcze bardzo dużo jest. Może zrobimy tak. Naprawdę jej jeszcze jest sporo, tak więc ta maseczka konkretna jest dosyć wydajna. Ja też nie ładuję jakiejś takiej grubej warstwy, kładę ją trochę więcej niż kremu takiego na noc, żeby generalnie miało się co wchłonąć, ale też nie ładuję takiej szpachli, powiedzmy. Tak więc powiem Wam tak, ta maseczka jak najbardziej na plus, bardzo ją lubię, z chęcią jej używam i naprawdę to Wam gorąco polecam. Kolejna maseczka, jaką sobie kupiłam z serii Glamglow, to jest ta, na którą jakby jest największy szał ostatnio i ja za nią chodziłam, dlatego że ja też dużo oglądam amerykańskiego YouTube'a i tam ten szał już był od wiosny. I to jest maseczka Glamglow Firming Treatment, czyli ta srebrna maseczka, którą nakładamy pędzelkiem i którą potem jakby zdejmujemy tak a la peel off. Maseczka przychodzi w troszeczkę innym opakowaniu, jak widzicie. Już Wam otwieram. Już nie mamy Hello Gorgeous, mamy tutaj malutką instrukcję, ale mamy pędzelek dołączony, zobaczcie. Ten pędzelek się bardzo fajnie sprawdza do nakładania tej maseczki. Ja go właśnie zawsze używam, żeby nałożyć tą maseczkę. I teraz wracamy. W środku mamy naszą maskę. Ops. Tada. Na tym fioletowym opakowaniu nie ma nic napisanego na temat jego działania, więc ja sobie wzięłam telefon i otworzyłam. I tu jest napisane tak. Rewolucyjna maseczka ujędrnia, wygładza i napina skórę twarzy, szyi i dekoltu. Rewolucyjna formuła, która po wyschnięciu ma śliczny srebrny kolor, łączy w sobie wyjątkowo specyficzne składniki ujędrniające i modelujące kontur twarzy. Po usunięciu maseczki skóra jest gładka, a twarz ma wyglądać super sexy. To jest ze strony Sephory, przeczytałam Wam to, co jest napisane. I jeśli spojrzymy sobie, ona również ma pojemność 50 gram, również kosztuje 229 zł, zobaczcie, to są dokładnie takie same pojemności i to również kupiłam przy okazji Sephora Boxu. I jak pamiętam, siedziałam na pedicure przed wyjazdem na urlop we wrześniu i właśnie zobaczyłam, że jest Sephora Box i mówię yeah! I to jeszcze był też taki super fajny i bardzo dużo rzeczy by mi się przydało i w ogóle. I to było chyba na 2 dni przed moim wylotem, więc jak najbardziej po prostu poleciałam, żeby to sobie kupić przez telefon tam i naprawdę stwierdziłam, a co prawda już wtedy byłam bez pracy i dosłownie parę dni wcześniej właśnie dowiedziałam się, że zostałam zwolniona i stwierdziłam, że to chyba jest mój taki ostatni strzał na drogi kosmetyk, więc postanowiłam, że sobie poprawię humor troszeczkę i właśnie zamówiłam tą maskę. I ta maska, już Wam otwieram, nie pamiętam, czy tutaj była ta folia ochronna, czy nie, w każdym razie jej nie mam, postaram się Wam pokazać, ale to jest bardzo płynne. Zobaczcie, widzicie, to od razu wypływa. O. I to jest maska, która tutaj w środku jest biała, ale jak ją nałożymy tym oto pędzelkiem, to na naszej twarzy po jakimś czasie staje się srebrna. I na pewno na moim Instagramie wrzucałam zdjęcie, bo przecież byłam zajarana po prostu jak wiewiórka tą maseczką, więc na moim Instagramie możecie zobaczyć, jak w srebrnej masce człowiek wygląda. Zresztą pewnie widziałyście też u wielu innych youtuberek. I powiem Wam, że ta maska nie robi na mnie aż takiego wrażenia jak tamta. Ona pachnie zupełnie inaczej, właśnie zapomniałam. Pachnie tak jakby jak beza cytrusowa, coś takiego, ale jej bardzo duży minus jest taki, że ona jest bardzo mało wydajna. Dlatego, że tego nie można nałożyć cienką warstwą, taką wiecie, na zasadzie cieniutko rozsmarować, bo potem jakby nie będziemy miały jak tego złapać, żeby zerwać, zdjąć ze skóry, więc tego trzeba nałożyć sporo. I ja tą maskę użyłam może 2 albo 3 razy i mam większe zużycie niż w tamtej masce. Więc ja myślę, że to starczy może na 10 użyć. Naprawdę. Więc ta maska to już jest taki wybitnie luksus, wybitnie, wiecie, jeżeli chcemy sobie poprawić humor i chcemy mieć takie, wiecie, poczucie wieczornego spa, to jak najbardziej. No jeśli podzielimy to 230 zł na 10, no to wychodzi nam 23 zł. Więc zdarzają się maski w płachcie, które mniej więcej tyle kosztują, też tak naprawdę za jedną aplikację. Więc może, no jeśli sobie to w ten sposób jakby przeliczymy, to może to wcale nie jest takie drogie. Natomiast no wiadomo, jak trzeba naraz wydać 230 zł, to już trochę boli. I powiem Wam, że ja tą maskę ogólnie lubię, ale w zasadzie dla samego bajeru tak naprawdę, tego srebrnego koloru, który nam się na twarzy pojawia, tego efektu zdejmowania. Moja buzia nie jest taka bardzo czerwona, podrażniona, widziałam też na innych filmach, dziewczyny miały po prostu czerwoną twarz, taką strasznie czerwoną twarz. Moja taka nie jest. Ja nie mam jakiejś szczególnie wrażliwej skóry, chociaż ostatnio gdzieś tam przy okazji jakiegoś spotkania jedna z dziewczyn, która jest wizażystką, powiedziała mi, że mam cerę naczynkową, szczególnie tutaj mam bardzo wrażliwą. To mnie w ogóle nie podrażnia, nie mam żadnych efektów po tym takim właśnie czerwonych. Skóra jest fajnie napięta, natomiast wiecie, no to nie robi od razu szału, no nie oszukujmy się, tak? To owszem kosztuje dużo, ale to nie odmłodzi nas o 10 lat. Tak więc jeśli miałabym wybrać pomiędzy tą a tą, jeśli miałybyście kupić jedną z tych masek, to ja bym poleciła Wam tą. Dlatego, że ona jest bardziej wydajna, nawilżenie tak naprawdę każdej z nas się przyda i ona jakby no bardzo, bardzo fajnie nawilża, przynajmniej w moim odczuciu. Ta jest mało wydajna, to jest fajny bajer, wiecie, taka srebrna maska na pyszczku, więc owszem, jak najbardziej. Natomiast jej działanie moim zdaniem na mnie, na mojej twarzy jest mniej widoczne niż tej. Tak więc jeśli planujecie albo chcecie podpowiedzieć Mikołajowi coś na gwiazdkę, to patrzcie, co się dzieje na stronie Sephory. Tam czasami pojawiają się oferty. Widziałam, dzisiaj jest oferta za 229 zł czarnej maski plus jeszcze 2 jakieś miniaturki, właśnie niebieska i biała. Ja nie wiem, czy ja sobie jej nie kupię, żeby mieć 3. maskę do kompletu. Ja trochę taka jestem, że ja lubię mieć komplety. Jak już mam te 2, to już bym chciała mieć pozostałe. Chyba jeszcze są 4, czyli biała, czarna, pomarańczowa i zielona. Nie wiem, czy się na nie wszystkie skuszę, Bardzo żałuję, bo na przykład w Stanach są małe maski, takie wiecie, te mają 50, tamte mają 15. Więc wiecie, wtedy te 15 ml powiedzmy za jakieś 70 zł, to też jest drogo oczywiście, ale już można sobie trochę wypróbować, to nie trzeba wywalać 230 na duże opakowania. Szczególnie, że biała, o ile się nie mylę, biała nawet nie ma 50 gram. Biała ma chyba 30 gram czy 35 gram, a jest w tej samej cenie, wyobraźcie sobie. Więc w ogóle już kurde lipa. Wiecie, ja teraz mam wymówkę, bo jest listopad, w listopadzie mam urodzinę, więc... wiecie, nie? Nam się zawsze mówi, no wiesz, urodzinę mam, taralalala. Idzie zaraz grudzień, więc też coś się trafi. Tak więc, kto wie, może wrócę do Was na przykład z recenzją czarnej maski. Tak więc podsumowując, bo już gadam i gadam. Tana tak, Tana Plus, bardzo Wam ją polecam, naprawdę. Tau polecam dla bajeru, jeśli macie hajs, albo na przykład ktoś Wam chce coś naprawdę fajnego sprezentować, polecam Wam, bo to jest naprawdę fajny bajer i to jest taka całkiem ciekawa sprawa. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że to Wam troszkę pomoże. Idą święta, więc myślę, że takie różne zestawy mogą się pojawiać i to też będzie ciekawe. Dajcie znać, czy miałyście którąś z tych maseczek, czy Wam się ona podoba, co sądzicie w ogóle o takich drogich produktach. Jeszcze raz bardzo dziękuję za nowe subskrypcje i witam wszystkich nowych na moim kanale. I widzimy się w kolejnym filmiku, do zobaczenia, pa pa!